potem będę dolał. Ranco wiem, ranco. I wrócił chłop do zdrowia. Ranco to wiem, ranco. Wieczorem po kolacji. Ranco wiem, ranco. Brał lekcję nawigacji. Ranco to wiem, ranco. Kapitan dał mu szkunę. Ranco wiem, ranco. I córkę dał za żonę. Ranco to wiem, ranco. Ranco był kawciarzem. Ranco wiem, ranco. A dzisiaj jest żeglarzem. Ranco to wiem, ranco. Już kapitan Ranzo. Ranzo wiem, Ranzo. Hurra, kapitan Ranzo. Ranzo to wiem, Ranzo. Więc tak, proszę państwa, ja bym chciał, żebyście państwo przygotowali karty żeglarskie. Będziemy sprawdzać. Tu nikt bez karty i bez łyknięcia szklanki nie ma prawa być na sali. Dobry wieczór, Andrzej Bartkowski. Proszę państwa, no więc co my mamy dzisiaj? Ciągle coś innego. Teraz będziemy mieli szanty. Każdy na pewno się z tym spotkał. Z żeglarstwem też. Ja niestety miałem nieduże przygody z żeglarstwem, chociaż pływałem na statkach pasażerskich. Miałem taki epizod, jak byłem młodym chłopakiem, pracowałem w filmie i byłem asystentem operatora. Nie, tam zaraz wajdą, nie. Asystentem operatora i kręciliśmy taki film pod tytułem Jachty. Wypływaliśmy z Gdyni. To były lata 60. I każdy z ekipy filmowej miał coś kupić do zjedzenia, bo wypływaliśmy na 2 tygodnie. Prawie każdy kupił szproty i wódkę. I tak z racji tego, że ja byłem tam kilkunastoletnim chłopcem, to ta wódka mi jeszcze nie przynależała, więc wybrałem to pierwsze. Tylko trzeba to widzieć, proszę państwa, co to takiego jest, bo to ja się wtedy dopiero spotkałem z tym, że jak podpłynęliśmy do takiego statku, to kilka jachtów, chyba z 10 takich jachtów pełnomorskich i podpłynęliśmy do takiego dużego statku i nagle na wysokości pokładu i za chwilę ta fala schodzi i jesteśmy 15 metrów w dole. Ja wychowany nie nad morzem, no powiem, że znosiłem to ciężko, ale też i inni. I jak ja sobie przypomnę tamte czasy, to teraz jak wchodzę do Biedronki czy Lidla, to takim wielkim skrzydłem omijam to stanowisko, gdzie szproty leżą. Nie będę dalej opowiadał, bo by to było niesmaczne. W każdym bądź razie był to jeden z najgorszych okresów mojego życia. No ale są tacy, którzy uważają, że to jest piękny okres i wręcz traktują to jako jakieś zjawisko nieprawdopodobne, religię i na pewno ci, którzy tutaj się zjawią, państwa do tego przekonają, że jest to piękne podróżowanie, wspaniałe po morzach i tam wszystko ma swoje znaczenie, każdy szczegół jest ważny. Proszę państwa, chciałem jeszcze powiedzieć, że robimy to w ramach tak zwanego sympozjonu. Chciałbym, żeby państwo odróżnili sympozjum od sympozjonu, bo się to myli. Jeszcze niektórym sympozjum to jest sprawa naukowa, zjazd i tego, a to sympozjon to jest picie wina. To słowo znaczy picie wina. W związku z tym, jeśli państwo nie wypili tego wina, to proszę nadrobić to w przerwie. Samo słowo sympozjon, to było picie wina, to już się zaczęło w VI wieku, a Grecy przyjęli to jeszcze od Fenicjan. To było spotkanie elit intelektualnych. Właśnie pijąc wino, rozprawiali o różnych sprawach, uczyli jedni drugich. Ale było to spotkanie towarzyskie, któremu później na koniec towarzyszyły występy artystyczne. Do tego byli dopuszczeni tylko mężczyźni, ale na sympozjonach kobiety też bywały. Te kobiety, które bywały, nazywały się hetery. Niektóre tańczyły, a niektóre świadczyły usługi seksualne. Ja nic nie sugeruję w tej chwili, absolutnie, ale w każdym razie wino było obowiązkowe i to wino było dozowane przez tak zwanego sympozjarchę, żeby każdy miał, że tak powiem, w czubie, ale
żeby nie miał za dużo i żeby rzeczywiście można wydobyć z niego tę całą wartość intelektualną, którą za pomocą wina, o czym wiedzą poeci, za pomocą wina można wydobyć z siebie. Także bardzo proszę, jeśli ktoś tego jeszcze tak sobie nie przyswoił, to niech teraz przyswoi i niech, no nie namawiam teraz do cichego wyjścia, ale na przerwie proszę nadrobić i po koncercie także, bo winko, dobra sprawa, ja przynajmniej jak wypiję butelkę wina, to murowane, że wiersz napiszę. Także ostatnio uprawiam właśnie taki sport. Proszę Państwa, życzę bardzo dobrego wieczoru. O tym żeglarstwie będzie mówił też człowiek, którego tutaj Państwo poznali bardzo dobrze na naszej scenie. Niedawno był benefis Marka Majewskiego, kompozytora, poety, którego zapraszam na scenę w tej chwili. A dzisiaj wystąpi jako koneser żeglarstwa i żeglarz. On mówi, jak mówię o żeglarstwie, to ja muszę być zawsze w smokingu. A więc... Witam Państwa serdecznie, nazywam się Marek Majewski, jestem sternikiem morskim, w połowie mniej więcej stażu na kapitana. Mówię o tym dlatego, że wśród dzisiejszych naszych gości, czyli w chórze, męskim chórze żeglarskim Zawisza Czarny, jest co najmniej trzech kapitanów, a ludzi z tego rodzaju stażem jak ja jeszcze więcej, to są naprawdę żeglarze. Proszę Państwa, to jest chór, który jest chórem z czystej potrzeby serca śpiewającym, o czym Państwo się zresztą przekonają. Ja teraz zwyczajem profesorów amerykańskich zdejmę zegarek, położę go sobie na pulpicie, co jest u tychże profesorów dowodem na to, że szanujemy Państwa czas i gdybym się rozgadał, a o szantach mogę opowiadać godzinami, to proszę mi jakoś dać znać, że już dosyć, że należy wezwać artystów. Tym niemniej czuję się w obowiązku wprowadzić Państwa troszeczkę w temat. Co to jest ta szanta, bo tak się słyszy, szanty, szanty, szanty. W tej terminologii jest niesłychany bałagan. W związku z tym chciałbym to troszeczkę usystematyzować tytułem wstępu. Otóż co to jest właściwa szanta? Szanta to jest, proszę Państwa, pieśń pracy. I to nie w takim sensie, jak murzyni śpiewali przybijając tory do podkładów, że tam śpiewali o ciężkim życiu. Nie. Szanta to jest w ogóle narzędzie pracy. Na czym to polega? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że płynie sobie żaglowiec, jest noc. Światła elektrycznego jeszcze wtedy nie było, bo rozkwit epoki żaglowców to, jak wiadomo, XIX wiek. No, ludzie pływali od początków w zasadzie. Od kiedy się nawet łodziami po rzekach zaczęli poruszać, to już śpiew im służył do tego, żeby koordynować pracę, żeby nie dłużyła się ta robota przy wiosłach. Potem oczywiście z tego wszystkiego się wzięły żagle. Od kiedy ktoś nastawił parę mat trzcinowych na wiatr, żeby mu łódź popychał gdzieś po Nilu, ludzie zaczęli udoskonalać sztukę pływania po wodzie przy pomocy wiatru. Aż to wszystko osiągnęło apogeum, takie naprawdę przepiękne, prawdziwe apogeum w postaci kliprów. To były statki, które rozwinęły się wtedy, kiedy wybuchła gorączka złota w Stanach Zjednoczonych i nagle się okazało, że mnóstwo ludzi trzeba przetransportować z punktu A do punktu B, najczęściej z Europy do Kalifornii, czyli dookoła przylądka Horn i nagle się okazało, że jest ogromne zapotrzebowanie i ludzie nauczyli się w sposób doskonały, to naprawdę była wielka sztuka, wykorzystywać każde tchnienie wiatru. Piramidy, żagli, kilkunasto nawet masztowe statki, klipry pływały i transportowały ludzi, towary, herbatę i tak dalej, i tak dalej. I wyobraźmy sobie, wracając do tematu po dygresji, że jest noc, płynie sobie taki żaglowiec, chmura żagli. I teraz trzeba coś zrobić, na przykład postawić marcel, czyli górny żagiel. Ci ludzie muszą się wspinać po rejach. Tutaj kolejna krótka dygresja. Pierwsze żaglowce były rejowe, to znaczy były maszty, na ogół trzy, ale to różnie bywało i poprzeczne drzewca na tych masztach były przywiązane, no bo innej możliwości nie było i to były reje. Na tych rejach były żagle. Żagle w stanie zwiniętym był podciągnięty do rei. I trzeba go było rozwinąć, a potem zwinąć. Więc wyobraźmy sobie, że ci ludzie muszą wejść na górną reję, na Mars reję i zwinąć żagiel. Oni się nawzajem nie widzą. Wieje wiatr. I paru ludzi stoi na noku, czyli na końcach tych rej, najbardziej doświadczeni żeglarze, w środku mniej. I teraz mamy pracę. Tę pracę trzeba skoordynować, bo od tego, czy oni będą równo ciągnąć, czy nie będą równo ciągnąć, zależy powodzenie tej pracy, bo ona się mogła nie udać. Niesforne płótno mogło się z rąk wymknąć i zepchnąć ludzi do wody. I jedyną możliwością koordynacji ruchów ludzi, którzy się nie widzą, nie słyszą, wiatr wieje, był przenikliwy śpiew. Śpiew rytmiczny.
Do tego właśnie służyły szanty, tak powstały. Przy innych pracach, na przykład przy pompach. No, z pompą była sprawa prosta, bo pierwsze pompy to były tak jak dzisiaj drezyna, prawda? Up and down, up and down. I tak powstały te parzysto-rytmiczne szanty fałowe. Inne liny służą do obracania żagli, do ustawiania żagli względem wiatru, bo potem jak się pojawiły żagle trójkątne, takie do których dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, no to ten żagiel trzeba było przy pomocy liny wciągnąć na górę. Taka lina nazywa się V. Fały służą do podnoszenia i opuszczania. Zanim pojawiły się żagle trójkątne, to były fały do rej, do podnoszenia rej i opuszczania. Natomiast to wszystko, co służy do ustawiania żagli względem wiatru, czyli działać ma w płaszczyźnie poziomej, to są szoty. I znowu, pociągnięcia za szoty są inne, bo na przykład lina przechodzi przez blok, marynarze to biorą i idą gęsiego po pokładzie. Też muszą to robić rytmicznie i też do tego służy śpiew. Było takie urządzenie sprytne na statku, taki kierat. To dokładnie działało i wyglądało jak kierat, to znaczy oś taka pionowa była wystająca z pokładu, w nią się takie poprzeczne drągi zwane handszpakami wpinało i ludzie mieli to pchać. I to handszpaki właśnie. I to się nazywał kabestan. Kabestan przez przekładnie rozmaite służył do właściwie do każdej, do której się tylko dało go zaprząc czynności na pokładzie. I znowu, to była równa praca polegająca na tym, że idziemy. I to do tego znowu inne szanty służyły. Czyli do każdego rodzaju pracy na żaglowcu służyła inna szanta, bo inny rytm miała ta praca. A pamiętajmy, że od koordynacji tych ruchów zależało często życie ludzi i bezpieczeństwo statków. Więc reasumując, szanta to jest narzędzie pracy, tak jak holajza, śrubokręt czy kombinerki. Był na każdym statku jeden szantymen, czyli specjalista od tego. Marynarze mówili, że jeden szantymen jest wart pracy 10 ludzi, bo dobry szantymen nie tylko musiał wiedzieć, na czym polega praca, którą ludzie wykonują, a pamiętajmy, że taki żaglowiec to jest kilkanaście kilometrów lin. Kilkanaście kilometrów. I bardzo duża część z tych lin jest ruchoma, czyli trzeba za nią ciągnąć albo ją odpuszczać. Pamiętajmy, że taki żaglowiec to jest 4 do 5 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni żagla w porywach, czyli większe niż państwa działki. No, może państwo mają większe, ale większe niż moja działka na przykład. I to wszystko trzeba było obsłużyć przy pomocy lin, przy pomocy mięśni ludzkich, a te mięśnie musiały być jakoś skoordynowane. I szanta klasyczna to jest właśnie narzędzie pracy. My dzisiaj z rozpędu mylimy te gatunki, bo wszystko, co jest związane z morzem i ze śpiewem, nazywamy szantami, podczas kiedy to nieprawda, bo po pracach pokładowych, jeżeli gdzieś tam jakiś wysiłek marynarski został dokonany, była jakaś chwila na oddech, no to albo w tawernach portowych, to marynarze śpiewali inne zupełnie pieśni. To były coś w rodzaju dzisiejszych ballad żeglarskich i wtedy to już nie musiało być rytmiczne, chociaż czasami się to mieszało. Opowiadali, no o czym mogą marynarze śpiewać, proszę państwa, no o takich najprostszych rzeczach, o miłości, nazwijmy to tak, o kobietach, o pieniądzach. Mało tego, był taki zwyczaj, co jest dość ciekawe, że w szancie można było, a one były na ogół improwizowane, można było krytykować oficerów, jedzenie, warunki na statku, a tam była drakońska dyscyplina. W żadnych innych okolicznościach nie wolno było w ogóle się zająknąć o tym, że się marynarzowi coś nie podoba. Aha, no jeszcze były szanty załadunkowe, ładowacze śpiewali tam jakieś ładunki bananów i też improwizując na ogół, to byli na ogół ludzie ciemnoskórzy albo jacyś kanakowie gdzieś na dalekich morzach południowych czy południowo-wschodnich. I to wszystko miało swój charakter i to wszystko miało swoje szanty. A to, co się śpiewało po pracy, to się nazywało Forecastle Songs, czyli pieśni kubryku. Forecastle to jest przedni zamek, tak? Dosłownie tłumacząc, przednie pomieszczenie. Skąd to się bierze? Otóż stąd, że pomieszczenia marynarzy, prostych marynarzy, były na ogół przed przednim masztem, przy samym dziobie. To jest najmniej wygodne, bo tam najbardziej buja zawsze. Natomiast pomieszczenia kapitana i oficerów były na rufie, bo tam jest najwygodniej, najświeższe powietrze, buja najmniej. No a ci midshipmeni tak zwani, czyli kandydaci na oficerów, gdzieś jak sama nazwa wskazuje, mieszkali sobie po środku okrętu. I te forecastle songs, czyli pieśni prostych marynarzy, które już nie pełniły rolę narzędzia pracy, to jest w zasadzie to, co my dzisiaj piszemy, czyli tak zwane ballady żeglarskie. Czyli mamy szantę jako pieśń pracy i
ballady, folk wrestle songs, pieśni Kubricku, które opowiadają o różnych, o bitwach morskich, na przykład to 24 był lutego, poranna zrzedła mgła, wyszło z niej 7 uzbrojonych kryb, turecki niosły znak. Jaki był refren? I znów bijatyka, no i znów bijatyka, no i bijatyka cały dzień, i porąbany dzień, i porąbany łeb, razem bracia, aż po zmierzch. To może być także szanta. Oczywiście, bo jest na tyle rytmiczna, że do jakichś tam pociągnięć lin się nadaje. Na przykład kotwica. Były takie prace skomplikowane dosyć, że w trzech różnych etapach tej pracy trzy różne szanty były potrzebne. No bo tak, Tadek stoi na kotwicy. Kotwice były wtedy dość prymitywne, więc zarywały się w to dno albo w kamienie, gdzieś tam się zaczepiały. I teraz tak, statek stoi na kotwicy, łańcuch jest wyciągnięty. Na początku trzeba przy pomocy kabestanu podciągnąć ten statek, tak żeby ten łańcuch był jak najkrótszy, czyli żeby kotwica, jak to się mówi, patrzyła pionowo. No to szantymen siada na tym kabestanie. Na ogół mieli rozmaite instrumenty, jakieś skrzypeczki, albo concertino, albo kości, albo coś tam. No i coś intonuje. I ludzie idą z tym kabestanem i podciągają statek, żeby był jak najbliżej tej kotwicy. Potem kotwicę trzeba wyrwać. To już wymaga bardzo intensywnego wysiłku, w związku z tym są takie krótkie okrzyki, tak, porią, poderwią, to już nie jest śpiew, to już jest takie raz, tak jak u nas się przy rozmaitych pracach budowlanych czasami śpiewa. No i potem jak się udało wyrwać z tego dna, no to wtedy była chwila odpoczynku i trzeba ją było podciągnąć pod kotbelkę tak zwaną. Kot, dlatego że tam często była rzeźba kota, żeby obserwował swoimi czujnymi oczami przed pole okrętu. Umyć i dopiero zamocować do burty albo ją tam gdzieś do pomieszczenia kotwicznego załadować, bo taka kotwica, gdyby wisiała i się majtała, to by rozwaliła statek. W ogóle nie ma siły, bo to były kilkunastotonowe urządzenia. A taka lina kotwiczna, znaczy łańcuch najpierw, a potem lina, to miała 12 do 22 centymetrów. To straszna robota jest, proszę Państwa. I teraz tak, treść szant. Ze względu na to, że nigdy nie było wiadomo, ile dana praca potrwa, bo to mogło szybko pójść albo nie pójść wcale szybko, a czasami liny stawiały większy opór, a czasami mniejszy, czasami było więcej tej liny do wybrania lub do odpuszczenia lub mniej. Nigdy nie było wiadomo, ile ona będzie trwała. W związku z tym szantymen, zapiewajło, jakbyśmy powiedzieli u nas troszkę, musiał improwizować, a załoga mu odpowiadała. To nie były żadne skomplikowane teksty, to były heave away, haul away, czyli albo zerwij tam blok, albo pociągnij, albo wybierz. I było tak, że coś tam sobie improwizował szantymen, a załoga mu odpowiadała. I to dzisiaj Państwo usłyszą, bo parę szant klasycznych jest w repertuarze chóru Zawisza Czarny. Były też takie słowa klucze, symbole, które, no jak Państwo dzisiaj będą słuchać, zwłaszcza ci z Państwa, którzy nie są obznajomieni, mogą mieć kłopoty z rozróżnieniem. Na przykład Johnny, to wiadomo, że chodzi o marynarza, bo to jest tak, że to było najpopularniejsze imię, więc tak jak na polskich marynarzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego, we wszystkich portach jak się tylko pojawiła bandera polska, świeżo wtedy odzyskana, to mówili Stasiu, to w ogóle do Polaków się mówiło Stasiu. Bo to było najpopularniejsze polskie imię, tak? Na marynarzy mówiono Johnny, więc jeżeli tam ciągnij go Johnny, to znaczy, że nie to ten konkretny Johnny, tylko w ogóle chodziło o marynarza. Były takie symbole jak hej, hej, coś tam, czyli to takie nic to naprawdę nie znaczy, tylko chodzi o to, żeby załoga sobie mogła odpowiedzieć szantymenowi i wpaść w odpowiedni rytm tej pracy. Była taka Sally Brown w rozmaitych postaciach, w rozmaitych odmianach występująca w szantach, no to były takie kobiety, które trudniły się pocieszaniem żeglarzy po trudach rejsu. Na ogół ludzie wpuszczali całe pieniądze, to był cały przemysł, ogromny przemysł w portach oskubywania marynarzy z tych pieniędzy, dlatego że wszystko, co zarobili, niejednokrotnie przepuszczali natychmiast na Sally Brown, na rum, na inne rzeczy. Rano się budzili oskubani z pieniędzy, nie wiedzieli, gdzie są. Nieraz zresztą, jak rejs się skończył, to nie wiedzieli, co sobą zrobić. No to się wtedy nawijali tacy werbownicy, tacy szanghajerzy i robili tak zwany press gang, chór chyba zacznie od tego. Czyli z siłą, przymusem upijali tych marynarzy, wnosili ich na statek, taki się budził, nagle stwierdzał, że jest w morzu, no i już nie miał wyjścia, musiał na przykład na rok czy na kilka miesięcy rejsu płynąć, ale godził się z tym, no bo wiedział, że taki jest los marynarza. Teraz dlaczego szanty są takie ciekawe od strony kulturowej, muzycznej? Bo proszę Państwa, na morze szli na ogół prości ludzie, bo na ogół bieda ludzi
na morze wyganiała, z rozmaitych kultur. Nawet język żeglarski jest taką mieszanką, troszkę angielskiego, troszkę holenderskiego, troszkę francuskiego, no a przecież nawet Polacy też tam się zaplątywali. Potem się zaczęła ekspansja kultury tej morskiej na cały świat, więc dołączyli do tego Meksykanie, Kanakowie z Wysp Południowych, Chińczycy, Hindusi i każdy wnosił jakiś swój pierwiastek muzyczny, no bo jak tam śpiewał, nawet jeżeli miał w jakiś sposób zaordynowane, co ma śpiewać, to i tak jakąś swoją wrażliwość muzyczną wnosił do tych szant, do tego śpiewu i w ten sposób, proszę Państwa, to jest prawdziwa muzyka świata. Bo te motywy się mieszają. Właściwie reggae też powstało tak naprawdę z pieśni żeglarskich, bo jacyś krajowcy z mórz południowych śpiewali tak, jak to rozumieli, czyli z takim rozkołysem. Dlatego tak naprawdę to jest prawdziwa muzyka świata. To, co my teraz nazywamy folkiem, to jest wszystko wtórne. To stworzyła kultura morska. Kolejne symbole, no to na przykład krawiec. Czasami się pojawia słowo krawiec, w szantach nikt nie wie, o co chodzi. Krawiec, proszę Państwa, to jest, już nie mówię gorszy sort, to jest najgorszy sort człowieka. Ci tam jeszcze na to nie wpadli, żeby nas krawcami nazywać. Nie wiem, dlaczego też kuk jest traktowany nawet na współczesnych żaglowcach jako takie troszeczkę popychle, taki gorszy sort. Nawet jest taki żart, kiedy kuk jest człowiekiem. Odpowiedź brzmi za burtą. No więc takich symboli mamy sporo. Są takie postaci troszkę mityczne, jak na przykład Ranzo. Będzie tutaj szanta o Ranzo. Ranzo to tak, kiedyś był krawcem, więc takim najbardziej godnym pogardy człowiekiem. Najpierw tam został wykłostany na gretingu. O, jak Państwo słyszą na gretingu, to znaczy to jest kara chłosty. Greting to jest taki rodzaj podłogi ażurowej, taka kratka drewniana. I do tego było najłatwiej człowieka przywiązać po to, żeby mu karę chłosty wymierzyć. Taką liną, która na końcu miała 9 końcówek jeszcze wzmacnianych ołowiem. To się nazywało kot o 9 ogonach, no i przywiązywali marynarza za często drobne przewinienia, ale zwłaszcza za alkohol, tak jakby sami nie pili, do tego gretingu i tam mu wymierzano karę chłosty. Więc jak Państwo usłyszą na gretingu, na pewno chodzi o to, że ktoś został skatowany za jakieś przewinienie. Co tam jeszcze? No są takie na dzigi-dzigi, no to możemy się domyślić, o co chodzi, bo one były niejednokrotnie bardzo takie ostre, fizjologiczne te szanty, ale bywało tak, że pewne rzeczy były eufemistycznie omawiane, więc nie występują tam wręcz takie brzydkie słowa, jak to na F po angielsku, tylko na przykład właśnie dzigi-dzigi. Teraz są takie pieśni symboliczne. Trzeba Państwu wiedzieć, że żeglarze nie idą do nieba czy do piekła. Żeglarze odpływają do Ajlo. Ajlo to jest taka zatoka, istnieje rzeczywiście, ale z jakichś powodów przyjęło się, że żeglarz, który umarł, to mówi się, że odpłynął do Ajlo, do tej zatoki. Lub druga wersja, Fiddler's Green. Fiddler's Green to jest dosłownie trawniczek, skrzypka czy zieleń skrzypków, ale tak naprawdę chodzi o to, że jak się rozwinęła epoka odkryć geograficznych, to powstał problem teologiczny, bo Kościół katolicki nauczał, że jak ktoś bez ostatniego namaszczenia, bez ostatniego sakramentu zmarł czy zginął, to nie może być zbawiony. No ale przecież wiadomo, że statki toną, że zdarzają się różne nieszczęścia. No i co z tym zrobić? I zebrali się ojcowie Kościoła i wymyślili taki wybieg teologiczny, że istnieje coś takiego jak locus fidelis in gremio. To się tak nazywało po łacinie, czyli miejsce wiernych w ogóle, tak można by to pewnie przełożyć. No ale prości ludzie, locus fidelis in gremio, język łaciński był chyba za bardzo skomplikowany, więc drogą kolejnych mutacji to przeszło Fiddler's Green, czyli żeglarze idą do Fiddler's Green po śmierci i to jest taki rodzaj nieba. Tam rum w buteleczkach rośnie na każdym drzew, bary są czynne cały dzień, dziewczyny są chętne i tak dalej. Coś w rodzaju takiego dzisiejszego raju Mahometan, czyli Fiddler's Green albo Ajlo, jak Państwo usłyszą, to znaczy, że ktoś po prostu odszedł. Aha, jeszcze kończąc, Davy Jones, to pamiętamy Saks Piratów z Karaibów. Davy Jones to jest taki duch dna morskiego, taki zły duch, bo Neptun panował nad falami, nad powierzchnią, a Davy Jones to jest takie trzewia morza, to jest taki, no trudno powiedzieć Bóg, ale taki duch morski, który tam tym, co się kotuje gdzieś nieznane pod powierzchnią, głęboko, głęboko, to on tym rządzi. Ale zacząłem mówić o tym, jak ktoś odszedł, odpłynął do Ajlo albo do Fiddler's Green. Otóż to jest kolejna i nie ostatnia część, rodzaj szant, mianowicie szanty ceremonialne. Ludzie morza się
często nudzili, mimo że to jest ciężka, cały czas praca nieprzerwana, i uwielbiali ceremonię. Taką ceremonią, oczywiście najsmutniejszą, było chowanie zmarłego marynarza, a było po temu sporo okazji, zwłaszcza w okresie wojen, bitew morskich. W związku z tym należało go od razu pochować, dlatego że było przysłowie takie, że statek nie może być trumną, w związku z tym żeglarz, który zginął, był zaszywany w płótno żaglowe i po desce zjeżdżał do morza, i temu też towarzyszyły odpowiednie pieśni, odpowiednie szanty. Ale nie tylko, bo na przykład było tak, że jak marynarz, spłukawszy się czy zostawszy okradziony na lądzie, zaciągał się na kolejny rejs, to oczywiście pieniędzy nie miał. W związku z tym dostawał coś w rodzaju zaliczki. Tam kupował sobie za to jakiś tam sztorm. Zresztą oszukiwali strasznie tych marynarzy, stąd tak krawiec jest takim symbolem pogardzanym. I w którymś momencie kończyło mu się to, co ten dług, który zaciągnął, i zaczynał już zarabiać. I to się nazywało spłacaniem zdechłego konia. To była też cała ceremonia, uszyta była kukła z konia, tam z jakichś resztek materaców, które zresztą na ogół były zjedzone przez robaki. Ta kukła była z pierwszej rei zrzucana uroczyście przedtem, obnoszona po pokładzie, zrzucana do morza, i temu towarzyszyła odpowiednia ceremonia, i to była szanta odpowiednia o spłacaniu zdechłego konia. Drugim takim, jeżeli chodzi o konie, symbolem było święto, taka ceremonia solonego konia. O co chodziło? Statek zabierał określoną możliwą ilość żywności świeżej. No wiadomo było, że to albo się popsuło część, albo się przynajmniej skończyło, więc jak już nie było tej świeżej żywności, to się uroczyście otwierało pierwszą beczkę solonego mięsa. I to było święto solonego konia. Przecież od tego czasu już jemy tylko zapeklowane, no nieświeże mięso. Osobnym gatunkiem też dzisiaj usłyszymy są pieśni wielorybnicze. To ciężka strasznie robota i ci ludzie wyprawiali się w długie bardzo rejsy niebezpieczne. Takim symbolem tych niebezpieczeństw był Moby Dick, czyli taki wieloryb nadnaturalnej wielkości i nadnaturalnych zdolności, który potrafił napadać i zatapiać statki. Cóż jeszcze? Usłyszymy dzisiaj matelota. Znaczy matelot generalnie to jest taniec żeglarski, no bo ci żeglarze także tańczyli na pokładach, wprawdzie faceci z facetami, chociaż zdarzały się też kobiety, na przykład artylerzyści czasami mogli swoje kobiety na morze zabierać, no i wtedy tańczyli. To były tańce, układy całe robili, jak się nudzili, jak się ktoś choreograficznie uzdolniony bardziej znalazł. I tak mniej więcej wyglądała muzyka na morzu, przy czym podkreślam, każdy wnosił swój pierwiastek, swoją wrażliwość muzyczną. Ci szantymeni to nie musieli być ludzie o bardzo pięknym głosie. Wystarczy, że był przenikliwy, donośny i potrafił taki szantymen wyczuć pracę. Mało tego, wyczuć, czy ci, którzy wykonują pracę, są już zmęczeni, to wtedy należało tempo szanty zwolnić. Albo w którymś momencie trzeba przyspieszyć, bo właśnie się waha, czy się uda wciągnąć te reje, czy nie, no to wtedy należało podkręcić energetycznie tych ludzi. I no i to na tym polegała właśnie sztuka szantymena. Więc w dzisiejszym programie usłyszymy zarówno szanty klasyczne, to Jacek, dyrygent, będzie przybliżał, jak i Forecasted Songs, balady żeglarskie. To się w tej chwili wymieszało, bo niestety starych żaglowców już nie ma, a takie, jak Państwo obejrzeli, Zawisza Czarny, należą już niestety do rzadkości i pływa się na nich bardziej dla fanu, bardziej dla podtrzymywania tradycji niż dla komunikacji. Zresztą to są już jachty, czyli, bo też trzeba Państwu wiedzieć, że statek od jachtu się różni tym, że statek pływa handlowo, a jacht pływa dla szlachetnego sportu. Zawisza Czarny jest jachtem. Jest też dużo toastów. Widzę, że tutaj organizatorzy zadbali i postawili nam butelkę rumu, więc jeszcze przybliżę Państwu, jakie były zwyczajowe toasty. Otóż toasty na każdy dzień tygodnia były inne. W poniedziałek piło się za nasz statek. We wtorek piło się za tych, co na morzu. I to wszyscy pili, bo marynarze dostawali przydział rumu. Dlaczego rumu? No, wina trzeba by za dużo na statek wziąć. Rum był najbardziej wysokoprocentowy. I marynarze traktowali porcję rumu, a już zwłaszcza dodatkową, jak komuś się udało szczególnie dobrze wykonać jakąś pracę, to wtedy kapitan czy oficer przydzielał dodatkową porcję rumu. Więc we wtorek pili za tych, co na morzu. W środę pili za załogę, za nas samych, no bo za tych, co na morzu, to chodziło o innych. W czwartek pili za wojnę i burzliwe morze. I znowu, dlaczego za wojnę? Dlatego, że w marynarce, zwłaszcza wojennej, a ta napędzała w zasadzie i technikę, i szybkość, i inne cechy statków, jedyną możliwością dla młodego oficera, żeby się odznaczyć, była wojna.
albo sztorm, albo jakieś takie anormalne warunki, ekstremalne. Bo inaczej to tak sobie tam pełnił tę służbę, pełnił, awansować nie było w zasadzie okazji, więc oni strasznie się rwali do wojny. Zresztą trochę tak jest, że wojny wybuchają, bo jest wojsko. No więc oni pili za wojnę albo za burzliwe morze. Piątek pili za stary port, za tych, z których zostawiliśmy na lądzie. W sobotę, czyli dzisiaj, pili za nasze żony i kochanki. Oby się nigdy nie spotkały. To był najpiękniejszy toast morski, a w niedzielę pili za nieobecnych przyjaciół. I tym optymistycznym akcentem kończę swoją prelekcję. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz zaprosić trzy osoby tutaj na scenę. Andrzej Bartkowski już w stroju cywilnym, prezes. Nie musisz mieć, my będziemy cię podtrzymywać na duchu. Chciałbym zaprosić właśnie osobę, o której opowiadam. Nie waham się użyć słowa, legendarny kapitan Zawiszy Czarnego Waldemar Mieczkowski. Opłynął dwukrotnie kulę ziemską, dwukrotnie przylądek Horn. I jeszcze jeden kapitan jest tutaj, proszę Państwa, wśród nas. Kapitan też, który Zawiszą i prowadził, ale mało tego, jeszcze w dodatku piastował na Zawiszy Czarnym funkcję bosmana. Ja bym się na to w życiu nie zdobył, bo to jest... Ty też byłeś bosmanem, Waldemar Mieczkowski. Ale proszę Państwa, jeszcze raz brawa. A osoba, o której zacząłem opowiadać, to jest też kapitan żeglugi wielkiej, też z dużym bardzo stażem kapitańskim, ale także bosmańskim, co mnie bardzo dziwi, bo to straszna robota, prawda, Waldek? No, brudna, tak, no nie. Oprócz tego jest to osoba, dzięki której się tutaj poza Andrzejem spotkaliśmy, ponieważ ten koncert odbywa się i pod patronatem, i ze sponsoringiem Instytutu Lecha Wałęsy. A osoba, o której opowiadam, to prezes Fundacji Instytut Lecha Wałęsy, Mieczysław Wachowski. Chodź, Mietek, do nas. Tak się witają Zawiszacy, proszę Państwa. No i dobrze, weźcie sobie, znaczy nie, no dla wszystkich nie starczy mikrofonów, ale... A ja muszę mieć jeden. Dobrze, to będziecie się dzielić. A mogę wybrać ten? No dobrze. To dobra, to dostaniecie. A ja zobaczę, czy oni rzeczywiście są przeprażeni, wybiją ten alarm. Szanowni Państwo, chciałbym teraz, żeby Waldek nam opowiedział generalnie, bo jest to kopalnia wiedzy na temat jachtu, ale tak coś ciekawego, Waldek, na temat Zawiszy, bo Andrzej na przykład wyszperał, że było kilka takich jednostek bliźniaczych. Zawisza Czarny jest zrobiony z kutra, tak? Zawisza Czarny jest przebudowany z trawlera rybackiego. Z trawlera rybackiego, tak. W 50 latach zbudowano serię trawlerów rybackich w Soczi Gdańskiej, która miała złą ostateczność. Ostatni miał złą ostateczność, wywracały się, jeden zatonął. W związku z czym wszystkie wycofano z eksploatacji, przebudowano na statki szkolne. Zbudowano kilka statków motorowych dla szkół morskich, Zenit, Horyzont, Navigator, LF. Były statki badawcze, Kaszubski Brzeg i Konstelacja. I dwa żaglowce, Zawisza Czarny i Mazurka. Mazurka była dla amerykańskiego milionera, pana Johnsona zbudowana, a Zawisza dla rycerzy. Czy nie Mazurkas, a Mazurka? Mazurka. Czyli statek Mazurkas. Pan Johnson miał żonę Wolkę, Basię Piasecką, w związku z czym te korzenie były takie bardzo, bardzo polskie i mazurskie. No i jak to się w ogóle stało? Zawisza, w związku z tym, że te statki miały złą ostateczność już jako statki motorowe, więc jak... A wytłumacz Państwu, co to jest zła ostateczność. To znaczy, że tak się chybały, tak? Niestabilne były emocjonalnie. Wywracały się w ogóle. Po prostu się wywracały nawet bez maszyn. Więc jak padł pomysł, żeby zbudować z tego żaglowiec, postawić maszty, więc na początku wszyscy puchali się w głowę, potem się okazało, że należy bardzo mocno zmienić ostateczność. To znaczy, maszty były krótkie, postawiono dość krótkie maszty, statek ma duże założenie i dużo balast. Jest to chyba najbezpieczniejszy żaglowiec w Polsce, natomiast nie jest szybki. Ktoś kiedyś powiedział, że Zawisza jest dobry, a nie szybki. Jest bardzo bezpieczny, zresztą statek, który opłynął świat dookoła, statek, który brał udział w cyklonie, zresztą Mietek był wtedy posłanem, także tu może bliżej opowiedzieć o tym cyklonie. To zaraz opowiem. Tak, no to jest
no, statek, który przetrwał cyklon na Pacyfiku, to nie w Kigumach, także można tym powiedzieć. Dwukrotnie podejrzeliśmy przylądek koni, tutaj wspólnie też z Jadkiem i w różnych warunkach bywaliśmy. Podobno ci, którzy opłynęli przylądek Horn, mają rozmaite przywileje. Tak, to są przywileje, które są bardzo czasami potrzebne, bo są przesądy żeglarskie. Na statku nie wolno żeglarstwo, nie wolno gwizdać. Ci, którzy opłynęli przylądek Horn, to żeglają, mają prawo gwizdać, mają prawo siechać pod wiatr. Jeśli chodzi o gwizdanie... O to pytałem. Jeśli chodzi o gwizdanie, czasem korzystamy. Z tego drugie przywileje nie korzystamy. Ale podobno kapitan gwizdze czasami, żeby wiatr przywołać, jak jest cisza morska. To też tak się mówi czasem. W tej chwili to jest trochę inaczej, bo są prognozy pogody, wystarczy posłuchać prognozę, a potem można stawić przedstawienie. Cyrk, oczywiście. Kapitan wie, że przychodzi wiatr, tak patrzy, gwizdże i proszę bardzo, wieje. No wracając do statku. Statek od 1961 roku pływa bezpiecznie do Morza Gwiazdanych Świata. Tak jak wspominaliśmy, opłynął świat dookoła, walczył z cyklonem, był dwukrotnie na jeziorach amerykańskich. I tam wpadł na mieliznę. A tak, to jest... to nie była chwalebna historia dosyć, ale opowiem króciutko może. W 94 roku? No tak, Dorotka wtedy była z nami, tak, oczywiście. Płynęliśmy przez już niedaleko Montrealu, wracaliśmy z jezior. I w nocy zeszliśmy w stronę podbędą i weszliśmy na mieliznę, zawiesiliśmy się w piasek pod kątem 28 stopni staliśmy. No i skracając temat... A jak to się mierzy? To jest wychyłowość. A wychyłowość. Wychyłowość na stachy, to jest bardzo proste. No, nikt nie myślał o szmatkach. Także, no, w każdym razie skracając, okazało się, że stoimy na terenie indiańskim. Przypłynął do nas wódz z Indią motorówką, z postawą. I poprosił, żebyśmy podnieśli jego flagę. Oczywiście wykonaliśmy to i zaprosił nas na ląd. Jakąś imprezę i tak dalej. Mówimy, że na razie nie mamy za bardzo czasu na imprezowanie. Musimy ściągnąć statek z mielizny. Już zamówiliśmy holowniki. No ale powiedział, że w takim razie, jeśli coś będziemy potrzebować, wstawił numer telefonu i okazało się, że pomoc była potrzebna, ponieważ staliśmy tak dwie doby na tej mieliźnie, zanim przybyły holowniki odpowiedniej wagi i nas ściągnęły, ale w międzyczasie zamówiliśmy nurka, żeby nas padał dno i poszycie i tak dalej. Nurek nie mógł pracować, ponieważ dziennikarze przypływali do nas co chwilę motorówkami i na moje prośby nie reagowali zupełnie. W związku z czym zadzwoniłem do wodza, przysłał 4 motorówki na każdej z 3 India z Winchesterami, obstawił statek dookoła i nurek bezpiecznie mógł pracować wtedy. No jak już tam się udało z tej mielizny, weszliśmy do Montrealu, pojechaliśmy do rezerwatu, żeby podziękować wozowi za pomoc. Zostałem przyjęty do plemienia, także jestem Indianinem, Mohawkiem ze szczepu Kanałowi. Brawo! To jest historia, że marzenia się spełniają, że w dzieciństwie rozczytywałem się w powieściach przygodowych. I ty zostaniesz Indianinem. Oczywiście. Była taka powieść. Dobra. Mietku, pytanie do ciebie. Powiedz mi, bo tak, jesteś znakomitym żeglarzem, kapitanem, masz taki staż żeglarski, mało tego. Przepraszam, do zakochanki żony. Oby się nigdy nie spotkały. Szanowni Państwo, stołast na sobotę. Ja się zawsze zastanawiałem. No dobrze. Jest to wprawdzie robota ciężka i brudna być busmanem na Zawiszy, ale ty wybrałeś politykę, a to jest jeszcze cięższa, jeszcze bardziej brudna robota. Dlaczego to zrobiłeś? Ja zawsze od polityki się potem mówię o przyjemnych rzeczach, czego żeglarstwa. Ktoś się mnie niedawno spytał, jak ty się czujesz teraz w tej rzeczywistości politycznej. I ktoś mówi, wiesz, to jest tak jak ten facet, co miał zabaw. Ale co to ma sobie? No wzięła go kareta pogotowa. Ten tak się ocknął i mówi, gdzie mnie wieziecie? A kierowca się obraca, mówi, do kostnicy. On mówi, ale ja jeszcze żyję. On mówi, panie, ale do kostnicy jeszcze 10 kilometrów. To, no to podsumowałeś. A ja nie pożegnasz. Ja, proszę Państwa, do szkoły morskiej poszedłem, będąc młodym chłopcem. W 1969 roku i stąd znam Zawisza Czarnego, bo w szkole morskiej były te dwa statki, o których kolega Walnek wspomniał, Zenit Horyzont, na których ja miałem praktykę morską. One miały drugą nazwę, nazywały się Szykaczem.
Po prostu tam nie szło inaczej, tam każdy chorował. Ten, który umiał jakoś przetrwać dzień bez tego właśnie, to był dzienny marynarz, to zaliczał i stawał się kandydatem na studia w Wyższej Szkole Morskiej. Zalisza właśnie był przerobionym takim właśnie statkiem. Strasznie na nim bujał, ale jak powiedział Waldek, jest to najbezpieczniejszy dzisiaj jachty żaglowiec dla dzieci. 7 lat pływają. Pływają ludzie niewidomi. Zawisza naprawdę służy takiej ilości różnorodnych braci żeglarskich, że daje swobodnie sobie w różnych warunkach radę. Ale wracając do tego posła, otóż każdy z nas, który był i jest kapitanem na Zawiszy, przeszedł, może nie od lat, ale na pewno był posłem. Ja wtrącę, że dyrygent naszego chóru też pełni funkcję posłana co jakiś czas na statku, natomiast epatowy posła Zawiszy też śpiewa w naszym chórze, dzisiaj go nie ma, ponieważ jest w morzu. Otóż będąc Waldkiem na którejś z operacji Żagiel, taki zlot wielkich żaglowców, było to w Nicy. W Genui, no. Otóż w Genui nastąpiła taka rzecz, że zebrało nas się bosmanów Zawiszy chyba z 5. I wtedy wpadliśmy na pomysł. Jeden się nazywał Henryk Sienkiewicz zresztą. Między nami Henryk. Z Węgorzewa. Ale był Henryk Sienkiewicz też i był Piotr Pielesz. Też jeden z pierwszych bosmanów Zawiszy. Wtedy wymyślono wieczorem, że możemy założyć, ja już wtedy działałem w Solidarności, byłem związek zawodowy bosmanów. Więc koledzy wymyślili, że Tak, powstał związek 5-osobowy zawodowy posmanów Zawiszy Czarnego. Chyba że zostałem okrzyknięty na przyszłość. Oczywiście, nikt się tego nie zrozumiał. Ale proszę Państwa, co było ciekawe, że przechodząc wszystkie szczeble, od zwykłego marynarza, prostego żeglarza, do stopni kapitańskich, które musieliśmy robić. Pamiętam taki stopień, jak to był kapitan bałtycki. Pamiętam, też trzeba było wejść do 3 portów polskich. Bardzo trudne wejście, żeby zdobyć tytuł kapitana jachtowego żeglugi wielkiej. Wypływać się bez godzin, mil. Dlaczego o tym mówię? Dzisiaj praktycznie każdy, kto ma pieniądze i jacht lub motorówkę, jest kapitanem. Jest to niebezpieczne, dlatego że tak jakby ktoś, kto ma prawo jazdy na drabanta, mógł prowadzić tir. No albo autobus. To gorsza. Więc ja dumny jestem z tego, że przeszliśmy wszystkie szczeble po kolei, że byliśmy i kukami, i objadaliśmy ziemniaki codziennie, i chodziliśmy na żagle. To była prosta robota, ona mnie do dzisiaj bawi. A propos kukowania, jeszcze wtrącę tylko, bo zapomnę zaraz. Ja pamiętam, a propos tego, co Mietek mówił o stażu na rzekaczach. Płynęliśmy w pierwszym etapie rejsu do Oka Świata, czyli to był etap z Gdyni do Pireusu. Zapiszą, to było rok 1988. 80. Niestety czas leci. Tak. Ja byłem oficerem pierwszej wachty, Mietek był oficerem czwartej wachty, prowadził kapitan Ludwik i przy Kierdolandzie złapał sztorm, 4 doby sztormu między 10 a 12. Ostatni obiad zjedliśmy we 4 tylko, w kubryku. Żeśmy odłożyli na bok zupę, ziemniaki, surówki, zjedliśmy żeberka, który był przygotowany dla całej domu. I tylko to, że następny ja zacząłem chorować, oczywiście, przez 4 doby chorowałem. Wychodziłem na wachty, pełniłem służbę i tak dalej, ale żołądek się wracał na drugą stronę. Niektórzy z Państwa może pamiętają czasy PRL-u, gdzie o słodycze było bardzo ciężko. Kucharz szproty był. Ale myśmy mieli wtedy na wachty wydawane ptasie mleczko, torciki wędlowskie, słuchajcie, naprawdę, czekolady wędlowskie, przepyszne. Ja nie mogłem tego jeść. A do dzisiaj za ptasie mleczko dam się pokroić. I nie zapomnę, jak 3 dnia, kiedy wszyscy po prostu leżeli, nikt nie był w stanie nic zrobić, nie tak gotowo flaki w kuchni. Następnie wysprzątał cały kampus, włącznie z myciem podłóg, z wysprzątaniem całych, z wysprzątaniem wszystkich skurczonych szkieł i tak dalej. Także do tych się przydała praktyka, żeby na rzekaczach wcześniej. Tak, proszę Państwa, miałem tą radość, swobodę. Ja nie chorowałem. Pytanie mi się często, koledzy żeglarze, no jak ja to robię? Panie pytanie, dlaczego pan no, nie choruje? Ja też ja z chytrości, nie żal pan tego, co zrobił. Nie, ale wyjąwszy Mietka... Ja nie piłem, już dobrze, nie.
Nie, proszę Państwa, bo choroba morska to nie jest nic wstydliwego generalnie. Z wyjątkiem takich fenomenów jak mietek, na ogół chorują wszyscy, także załoga stała, także zawodowi marynarze. Różnica jest tylko taka, że ponieważ oficer z reguły ma coś do roboty, ma coś zajętą uwagę, więc po pierwsze na niego to mniej działa. Po wtóre różnica jest taka, załoga żyga, a kapitan ma torsję. Chciałem coś powiedzieć a propos tej choroby morskiej, bo ja z kolei mam mniejsze doświadczenia, jak już mówiłem, jeśli chodzi o żeglowanie, ale na Batory, tutaj swoją kochaną żoną, byliśmy kilka razy i Stefan Batory przechodził przez Biskaję, to tam strasznie bujało zawsze, a niestety to był statek, który miał bardzo mało kabin z łazienkami. I za każdym razem, kiedy my byliśmy, to akurat przechodził przez te Biskaje wieczorem, kiedy zaczynał się bal. Wszyscy w smokingach, elegancko, panie w sukniach. No i zaczynał się nasz dom. Trzeba było widzieć te korytarze Batorego, jak trzeba było 200 metrów do łazienki. No nie, teraz zmieńmy temat, naprawdę. To tutaj nie buja. Jeszcze sekundę, przepraszam. Ale proszę, jak już jesteśmy przy tym temacie. Bo jak byłem mały, to była u mnie w szkole taka piosenka. Hej, baba, ryba, żałoba, rybka, żałoba. Kiwa jachtem, kiwa jachtem, kiwa. Jazz, tak. Dlaczego jednak ten posman tak... No bo bosman nie chorował. Nie miał czasu. Nie miał czasu. Zawsze gonił do pracy, są zawsze z dnia i co miasta. Chociaż bosman nie robił pracy, bosman to wywozał do pracy, bosman pilnował w kanale tych prac, także... Niestety, no, kapitan był zwykle dobry, a ten zły to posła. To tak jest zawsze. Dobra, słuchajcie, bo Andrzej sobie życzył, żebyśmy jednak dużo o zjawisku poopowiadali, ale państwo czekają na chór. I do pana kapitana Długiego też i posmana. Jak to jest z tymi kochankami w portach? Czy tak to zawsze jest? To ja mam piosenkę na ten temat, ale... Do każdego portu nie zawijamy. To nie jest tak, że w każdym porcie... To nie jest to, że to nie jest prawda. Dobrze, Andrzeju, czy jesteś usatysfakcjonowany wprowadzeniem do występu chóru, bo to, co Waldek ma na szyi, proszę Państwa, to jest gwizdek. Kapitańska świstawka, tak, ponieważ zwyczajem na statkach było to, że jeżeli gość w randze kapitana albo własny kapitan wdrapywał się po trapie czy po drabince na pokład odwieziony łodzią, to wykonywało się tak zwany świst trapowy. Waldek to przygotował po to, że jak się pojawi chór, a następnie jego dyrygent, to Waldek taki świst trapowy wykona i to jest właśnie taka świstawka specjalna. U nas w chórze kapitanem jest... Kapitanem jest Jacek Jakubowski, tak. To jest prosta sprawa. Tak, a Waldek, proszę Państwa, właśnie, czy bardziej żyjesz z prowadzenia rejsów czy ze śpiewania? Bo Waldek jest jednym z najbardziej znanych w Polsce szantymenów, proszę Państwa. Dlatego zawsze się zastanawiam. Albo gra, albo jest na morzu właśnie. A jak jest na morzu, to też gra, bo byłem z nim na wielu rejsach i to były najlepsze rejsy muzyczne. Waldek jest największym kapitanem wśród śpiewaków, największym śpiewakiem wśród kapitanów. No to nie jest chyba. Kiedyś w Krakowie wygrałem konkurs śpiewający kapitan. Tak jest. No to, jakby to powiedzieć, byłem jedynym startującym. No dobra, dziękujemy pięknie. Andrzej Bartkowski, adept sztuki żeglarskiej. Waldemar Mieszkowski, kapitan Zawiszy Czarnego. Mieczysław Wachowski, kapitan Instytutu Lecha Wałęsy i Zawiszy Czarnego. Ja się nazywam Marek Majewski, sternik morski. Dziękuję pięknie. No i co? My się teraz ewakuujemy, zabieramy tę butelkę ze sobą. Pilnuje stale łajkę, bo liczy się dla niego i poszłam w karcu. Nie ciągle fina targie nam i wyraź trzeba za dwóch. Więc heja, dalej, fregato z pamiętaj. Wyśmiesz się w drodze i stale tam, na wodach to grywam. We białe skrzydła niosą cię, czy z wiatrem, czy pod wiatr. A oceanu fale też kłania.
sobie, że spływałem skończyć przyszedł czas, bo każdy może chce. Spokojnie można krowy wszak wśród kul polować stóp, przez tamkiem jednak spagetań z tej niebyć, aż nie stóp.